No, witam serdecznie. Dzisiaj niestety nie mam zbytnio czasu, żeby sobie móc usiąść, napisać scenariusz, nagrać i zmontować cały film, więc postanowiłem, że zrobię coś luźnego, szybkiego i takiego na żywca, więc postanowiłem, że zrobimy sobie dzisiaj testy z kreskówek. Trochę śmieszny pomysł, głupiutki taki, ale może będzie ciekawie, może będzie fajnie. No i mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dziewięć testów, jeśli dobrze policzyłem, które sobie dzisiaj zrobimy i może będzie fajnie. Także zapraszam do oglądania. I pierwszy test to, czy rozpoznasz kreskówki z 2000 roku? Mamy na odpowiedzi 10 sekund, także co? Zaczynajmy. Jaka to kreskówka? Atomówki. Edki. Dexter. Johnny Bravo, trochę to easy w sumie. O, co to? A to nie wiem, co to jest. Gwiezdne wojny, okej, okay, nie wiem, które. Wojny klonów, atak klonów, zesta Sithów, nie wiem. Wojny klonów, wow, nice. To jest Ben 10, nie lubię tej kreskówki. To jest Hojrak. To jest Krowa i Kurczak. I jestem Bogiem. Dobra, okej, okay. Chodźmy w takim razie do kolejnego testu, bo to było takie mech. I to jest drugi test, milionerzy, bajki z lat 80. i 90., więc coś mniej więcej dla mnie, zobaczymy. Będą po prostu chyba pytania z danych takich kreskówek z tamtego okresu i po prostu trzeba będzie odpowiedzieć poprawnie. Także okej, okay, pierwsze pytanie. Za 500 zł, okej, okay. Jak nazywała się przyjaciółka Bolka i Lolka? A Lola, Tola, Ola, Lila, to była albo Lola, albo Tola, nie pamiętam dokładnie, chyba Tola? Tola, okej, okay, git. Jakiego koloru był przyjaciel Filemona Bonifacy? To był czarny kot, dokładnie. Dokąd nieustannie próbował się dostać Koziołek Matołek? Do Pacanowa, do Warszawy. Szkoda, że nie do Radomia. Dobra, dalej. Za 5000 zł już. Co było specjalną odnośnią czerwonego ołówka? No, że wszystko, co im narysowano, materializowało się. Gites. Od tego... Czy wiesz, kim był wróg Tabalugi? Arktos. Pingwinem. Nie? Bałwanem. A, zła odpowiedź. Przegrałem. Ile? Wygraliśmy 1000 zł. Starczy na szlugi. Test numer 3. Jak miałbyś na imię, gdybyś był postacią z kreskówki? Ciekawe, zobaczymy. Jakie jest twoje hobby? Mogę wybierać więcej? Nie, mogę tylko jedno. Słuchanie muzyki, rysowanie, pisanie książek, opowiadań, uprawianie sportu. Inna odpowiedź. Pisanie książek, opowiadań, tak trochę by się w kanał strzeliwało, ale to raczej nie o to chodzi. Słuchanie muzyki, niech będzie. W którym przedziale wiekowym obecnie się znajdujesz? To jest 18 lat lub więcej, już stary jestem. Czy nadal oglądasz kreskówki, bajki dla dzieci? No, no niestety, no muszę. Inaczej to by mój kanał nie miał sensu. Czy jako dziecko lubiłeś oglądać wieczorne dobranocki? Nie. Nienawidziłem tego. Z jakiego gatunku oglądasz zazwyczaj filmy? Kryminalne. Tak, kryminalne. Kryminały są spoko. Wolisz oglądać filmy czy seriale? Filmy. Tylko i wyłącznie filmy. Do seriali nie mam po prostu sił. Czy twoi znajomi zwracają do ciebie w zrobieniu twojego imienia? Tak. Niestety. Każdy do mnie mówi Pawełek. Ale to każdy. Nikt jeszcze nie powiedział do mnie Paweł, tylko zawsze jest Pawełek, Pawełek, Pawełek. I to jest takie niby słodkie, ale... opisz siebie jednym z podanych słów. Równowaga, empatia, chaos, ciekawość, zagadka, kreatywność. Czemu nie mogę wszystkiego? Wszystko w sumie pasuje. Równowaga to tak w sumie no nie bardzo, bo wiadomo jak to jest z moją tutaj aktywnością. Empatia. No jestem człowiekiem raczej o dobrym sercu, ale chaos, teorie powalone, no to chaotyczne są bardzo. Ciekawość. No jestem ciekawym człowiekiem. Zagadka. No... Ta się znajduje za piłką. Kreatywność. Cały mój kanał w sumie jest w pewnym sensie kreatywny. W sumie każdy kanał na YouTube jest kreatywny. Niech będzie kreatywność. Nazywałbym się Kłapoucha albo Zolinka. Okej. Okay. I test numer 4. Oceń te kreskówki, a ja zgadnę ile masz lat. Zobaczymy. Jak coś, mam 24. Za tydzień równy 25, ale zobaczymy. Pora na przygodę. Jak mam to ocenić, tak? Sorry, ale nie oglądałem tego za bardzo, więc niech będzie takie emoji. Wodognioty małe, to jest spokczem, to jest spoko. Krecik, dam znak zapytania, bo szczerze mówiąc to oglądałem to, ale tak nie mam zdania, tak na dobrą sprawę. Wilki znak jest super, uwielbiam. Chorak, tchórzliwy pies, też serduszko. Atomówki, też serduszko. Harmidom, co to jest?
Szczerze nie słyszę, znaczy kojarzę kreskę i tak dalej, ale nie wiem, nie wiem po prostu. Gumball, mech. Simpsonowie, znak zapytania dam. Steven Universe, mech. Świnka Peppa. Parodie w sumie tylko z niej były śmieszne, tak to samej kreskówki nie oglądałem. Dam to. Marynarz Papej. Znam, lubię, ale nie oglądałem jakoś bardzo. Jetsonowie byli ok. Samurai Jack też był ok. Johnny Bravo, PogChamp, Scooby-Doo. Nie lubiłem za bardzo Scoobiego, więc dam takie coś. To samo w sumie z Domem dla Zmyślonych Przeciw Pani Foster. Bliźniaki Kram byli PogChamp. Kryptonim też. Muminki. Muminki naziści. Dobra, dam znak zapytania. I ile mam lat? Brakuje jednej odpowiedzi, tak? Zapomniałem gdzieś? Przewin. Aha. Jak to? Przecież 20 plus lat. No, zgadł. Dobra, chodźmy do dalszych, ciekawszych testów. Numer 5. Ile pamiętasz z dawnych kreskówek? Okej. Na jakim kanale emitowano Lutowe Agentki? Jetix. Jak miały na imię te czarodziejki? Will Ilmaterani. Tak, to było to. Kogo Raven podejrzewało o zdradę? Szczerze nie mam zielonego pojęcia, ale pewnie Tere. Yes. Jak nazywa się siostra gwiazdki? Kometa. Kim był Hojrak? Farmerem. Psem był. Gdzie trafił Blue, gdy musiał wyprowadzić się z domu Maxa? Nie mam... A, dobra, okej, no tak. Takie pytanie o pierwszy odcinek, w sumie myślałem, że była jakaś tam zawiła fabuła. Który z bliźniaków Kram był buntownikiem? No nie wiem. Popatrzmy na te obrazki. Który wygląda bardziej buntowniczo? Vane. Która lotowa agentka była najbardziej kochliwa? Ta Clover, ona była jakaś taka, ale sam jest najlepsza. Rude włosy i w ogóle se magnifique, nie? Jakie było tajemnicze miejsce Dextera? Magazyn, laboratorium. Kryptonim klan na dachu, drzewie, niebie, na drzewie. Jak nazywa się ta kreskówka? Bojówki, trzy dziewczynki. Atomówki, okej. Okay. Jakie było ulubione zwierzę Will Venom? Ta druga fajna, żaba. To było ciekawe, że żaba. Jak nazywa się ta kreskówka? Znaczy, to mi przypomina Batmana, to mi Robina przypomina, ale... Robin? Kosmiczny duch? Nie mam pojęcia. Dobra, Batman. Kosmiczny duch, okej. Okay. Jakie były ulubione słyszy tych panów? Łami szczęki. I jestem mistrzem. Zajebiście. Kolejny test. Którą nieśmiałą dziewczynę z gier i kreskówek przypominasz? To jest raczej chyba test dla dziewczyn, ale dla kontentu zrobimy sobie ten test jako facet. Co najbardziej lubisz robić? Czytać książki, rysować, pielęgnować rośliny, śpiewać, zajmować się zwierzętami. Z tych tutaj to coś innego. Nic takiego nie pasuje, że najbardziej lubię to robić, więc coś innego. Ilu masz przyjaciół? To jest bardzo ważna lekcja. Nie mam przyjaciół. Przyjaciela można mieć jednego, więc to jest najlepsza możliwa odpowiedź. Mój ulubiony kolor, czarny. Czarny. Co najbardziej w sobie cenisz? Kreatywność, dobroć, empatię, mądrość, przyjacielskość. Kreatywność bym powiedział. Wolisz bardziej przebywać w towarzystwie ludzi czy zwierząt? To jest dla mnie kompletnie obojętne. Wybierz piosenkę, która najbardziej się z tobą kojarzy. Matko Święta, nie znam żadnej z tych piosenek chyba. Nie znam żadnej z tych piosenek. Ale Gazolin, bo mi się kojarzy z gazem, gaz mi się kojarzy z nabijarką do zapalniczek, więc no, niech będzie. W skali od 1 do 6, jak bardzo jesteś nieśmiała, nieśmiały. No, powiedzmy, że jestem lekko cicha i łagodna. To niech będzie to. Czy masz kogoś, w kim się podkochujesz? Jasne. Juleka Kofań. Jestem Julką w sumie. Jestem Julką z YouTube'a. Okej. Okay. Kolejny test. Którą postacią ze starych bajek jesteś? Więc zobaczymy, kim byłbym, gdybym był kreskówką. Jaki jesteś? Odważny, miły, zabawny, inteligentny, przyjacielski, pomocny. Można wybierać więcej? Nie można. To jest takie nie bardzo. Ale że się śmieci na moich live'ach, zawsze to wezmę zabawny. Niech będzie. Co robisz w wolnym czasie? Śpię, czytam. Gram w gry. O, to jest moja ta odpowiedź. Jakie zwierzęta lubisz? Psy.
czyli ssaki. Ssaki, no to okej, bo psy to ssaki, wiadomo. Gdzie wolałbyś mieszkać? W domku, na drzewie, na wsi, w mieście? Wolę ciągle podróżować gdzieś indziej. Niech będzie w mieście. Tyś gruby czy chudy? No jestem piłką, więc jestem gruby, bo każda piłka jest okrągła, więc z automatu jest gruba. Jesteś wysoki czy niski? Jestem dosyć wysoki, mam powyżej 1,80 m, także na Tinderze pewnie miałbym branie. Jaki jest twój ulubiony przedmiot szkolny? Czy jest angielski? Nie ma. WWF. Nie wiem, czy wziąć dla memów, bo piłka, haha, czy faktycznie to, co lubiłem. Więc chyba wezmę to, co lubiłem. Niech będzie, że język polski. Jaki jest twój znak zodiaku? Strzelec. Strzelec, bo jestem piłką, wiadomo. Jaka jest twoja ulubiona pora roku? Wiosna, lato, jesień, zima. Zima. Jestem Bolkiem. Jestem odważny, pomocny, przyjacielski, ciekawy świata. To się zgadza. I dwa najciekawsze quizy sobie zostawiłem na sam koniec. Będą one z Młodych Tytanów. To jest kolejny test dla dziewczyny, ale dla kontentu sobie zrobimy go tak czy siak. I to jest Raven czy Gwiazdka? Z którą z tych dziewczyn z Młodych Tytanów masz więcej wspólnego? Także zobaczymy. Czy lubisz mroczne klimaty? Tak, kocham je. Lubię, ale to nie jest mój styl. Są mi obojętne. Lubię mroczne klimaty. Wolisz demony czy kosmitów? To jest takie trochę dziwne pytanie. Demony czy kosmici? Lubię jedno i drugie. Niech będzie. Czy twoje znajomi uważają cię za pewną siebie osobę? Nie mam pojęcia. Czy jesteś osobą konfliktową? Nie. Ja jestem bardzo, jak to się mówi, pacyfista i w ogóle, także nie szukam zwady z nikim. Wolisz spędzać czas samotnie czy z przyjaciółmi? Samotnie. Czy starasz się być miła dla osób, które niespecjalnie lubisz? Jeśli nie mam innego wyboru, mogę mieć na jakieś kryć, to tak. No, taki jestem. Czy posiadasz ponadprzeciętną siłę? Umówmy się, chyba nie. Czy twój nastrój ma wpływ na czynności, które wykonujesz? To chyba każdy tak ma, więc jasne. Czy jesteś bardziej odporna na odczuwanie skrajnych temperatur od innych osób w twoim otoczeniu? Czekaj, co? Nie. Chociaż czasami mi ludzie mówią, że jest mi zimno, a ja sobie myślę, ale mi jest ciepło, więc w sumie jestem bardziej odporny. Czy irytują cię niedojrzałe zachowania twoich rówieśników? Oj tak i to bardzo. Możesz nazwać się pesymistą czy fatalistą? Jak mam być szczery, to nie wiem, co to jest fatalista, ale wiem, co to jest pesymista, więc pesymistą nie jestem. Fatalista? Czekajcie. Dobra, zasięgnąłem pomocy wujka Google i fatalista to jest osoba, która wierzy w przeznaczenie i tak dalej, więc w sumie to trochę wierzę w to całe przeznaczenie i tak dalej. To jest trochę dziwne, ale jestem fatalistą. Nauczyłem się czegoś nowego dzisiaj. Co opowiadasz o sobie, gdy ktoś zadaje ci pytania na twój temat? I to jest moje ulubione pytanie, bo nie wiem, co powiedzieć, bo nie mogę wyskoczyć, że jestem youtuberem i robię filmy o kreskówkach dla dzieci w wieku 10 lat, więc mówię tylko to, o co mnie pytano. Nie mówię nic, wolę zmienić temat. Tylko to, o co mnie pytano. Niech będzie. Czy potrafisz zaufać obcej osobie? Nie, obcym nie można. Obcym nie można ufać, bo to jest po prostu głupie. Czy czasem twoje zachowanie różni się od tego, co myślisz i czujesz? Nie wiem, ciężko mi to ocenić. I kim jestem? Raven czy Gwiazdka? Szkoda. To jest niekanoniczne. Dobra. Ostatni test, bo widzę, że już ten filmik ma i tak powyżej 8 minut, bo teraz spoiler, nie wiem czy wiecie, ale nie trzeba już robić 10 minut, wystarczy 8, także to jest dla mnie coś wspaniałego. Ale dobra, którym członkiem Teen Titans jesteś? Robię to dla memów, dla kontentu, więc zobaczymy. Co jest twoim ulubionym napojem i jedzeniem? Pizza. Jaki jesteś? Zabawny, niezrozumiany, inteligentny, wojowniczy, pewny siebie. Ja jestem zabawny, już było, że zabawny to niech będzie zabawny, ale szkoda, że nie można więcej sobie tutaj zaznaczyć, to byłoby znacznie lepszy, łatwiej sobie sprawę. Co najbardziej lubisz robić? Medytować, jeść, trenować, grać w gry, tańczyć. Grać w gry, ale jeść też lubię robić. Jeść lubię. Jakie kolory pasują do ciebie najbardziej? Czarny i fioletowy, żółty i czerwony, zielony i niebieski, żółty, biały, różowy i pomarańczowy, czarny i fioletowy. Czy wierzysz w przeznaczenie? Czyli to jest to pytanie o fataliście i chyba znowu mi wywali Raven, tak mi się wydaje. Kto jest twoim ulubionym bohaterem Ligi Sprawiedliwości? Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman. Szczerze, nie lubię nikogo z tego grona, ale jak już miałbym wybrać, to Batman.
i jaką moc wolałbyś mieć? O, to jest ciekawe. Lewitacja, supersiła, zmiennokształtność, laser w oczach, teleportacja. Jeśli ktoś oglądał mój odcinek o supermocach, to wie, że znaczą teleportację i jestem, uwaga, bestią. Jesteś bestią. Okej, okay. Twoje cechy charakteru to zabawność, optymizm, pewność siebie i wyluzowanie. Super, dobra. Testy były całkiem okej. Okay. Mówię, to jest tylko taki materiał filerowy, bo dzisiaj nie mogę nic za bardzo robić, także napiszę, czy wam się podobało, odpowiednio ocencie materiał, czy chcecie więcej, ewentualnie kiedyś takich quizów, czy to na live'ach, czy w ogóle jako odcinki. A tymczasem co, ja się z wami żegnam, także dzięki za oglądanie i na razie.